Cześć! Cześć wszystkim! Dzisiaj sobie skomentujemy to, co się wydarzyło ostatnio. No, czyli odwałka kolejnej znanej osoby, być może z powodu tej całej sytuacji. A być może z innych powodów, no ale zobaczmy wideo właściwie od czego się zaczęło. Ja te teksty nienawidzę muzyki Malika i zawsze jak tylko gdzieś ją słyszę, to robię wszystko, byleby tylko jak najszybciej przestać ją słyszeć. Robię wszystko, byleby tylko jak najszybciej. Robię wszystko, byleby tylko jak najszybciej. Robię wszystko, byleby tylko jak najszybciej. Malik Montana. Tak. 31 lat. Dorosły facet. No, dorosły. Mąż, dziecko, ojciec. Ma, tak. Raper. Raper. Wydawałoby się, że w wieku 31 lat, gdy jesteś na rynku już jakiś czas, ktoś, kto skrytykuje twoją twórczość, no jakbyś się tą krytykę powinno chyba przyjmować, prawda? Tak, tak no, mi raczej się wydaje. Każdy musi być przygotowany na to, że nie wszystko się podoba każdemu tego, co robisz, tak? Tak, i mam wrażenie, że tak jak ludzie mogą krytykować na przykład nasze filmy, że ich nie bawią, tak ktoś może skrytykować muzykę Malika, że nie podoba się i chce i wyłącza, jak słyszy. I tym bardziej, że jeżeli nie odnosi się to bezpośrednio do samej osoby, tak? Tak, do samego Malika, tak? Nie było tutaj jakiegoś, wiesz, hejtu na jego, nie wiem, wygląd, czy cokolwiek innego, choć wiesz. Powiedzmy sobie, jego twórczość jest dosyć kontrowersyjna. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Malik tak się wzburzył, gdzieś to jego męskie ego tak zostało, wiecie, naruszone, że postanowił udostępnić dziewczynę, która to wrzuciła, łącznie z jej profilem. W sensie jej imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, no brzmi to dosyć znajomo, powiem ci. A czy Doda tak przypadkiem ostatnio nie robiła? Chyba coś takiego robiła, ale to zobacz, jakie ciekawe, bo wydawało mi się, że nie przepadają za sobą. Tak, też kiedyś mieli problemy, a jednak tyle łączy. My pokazujemy zdjęcie, wizerunek Oliwii Trybus, ponieważ poprosiliśmy ją po prostu o to, o zgodę i udzieliła nam zgodę też na używanie swojego imienia i nazwiska i dała nam też komentarz. Okay. Pokażmy go i może przeczytajmy. Jest mi przykro, nie będę ukrywać. Nie sądziłam, że tak wielka nienawiść może siedzieć w ludziach. Malik Montana mocno nadwyrężył moje zdrowie psychiczne i jestem na etapie wchodzenia z nim na drogę sądową. I tu nawet nie chodzi o mnie. Chodzi o wszystkie kobiety będące ofiarami przemocy i uprzedmiotowienia. Jesteśmy podmiotami, a nie przedmiotami. Mamy swoją godność. Bywamy seksowne, ale to zdecydowanie nie wszystko, czym dysponujemy. A i chciałabym zaznaczyć, to bardzo ważne, wiele portali przekręca informacje. Malika nazwałam obrzydliwym seksistą po tym, co wstawił o mnie na story. Nie 2 miesiące temu, wypowiadając się, że nienawidzę jego muzyki. No właśnie, bo powstało zamieszanko, bo okazuje się, że Oliwia, która skrytykowała muzykę Malika, to nie wydarzyło się w tym momencie, że on odpowiedział. Czyli on albo, nie wiem, teraz mu ktoś doniósł o tym, chociaż nie mam pojęcia skąd. Czyli to jest skąd. Naprawdę sprzed 2 miesięcy i ktoś po prostu to odgrzebał, tak, albo on to wygrzebał. To jest bez sensu. No jest bez sensu i ale to nikt nie krytykował jego muzyki przez tyle miesięcy? Myślę, że jako artysta jest krytykowany. No właśnie, tak jak chyba każda musiałoby się osoba bardzo publiczna. Nudzić. Albo bardzo czuł taką potrzebę bardzo atencji. Ja myślę, że bardzo chciał właśnie zrobić trochę dookoła sobie zamieszania, ale nie mógł znaleźć odpowiedniej wielkości poduszki. Pojawił się wątek rasistowski. Malik Montana ma korzenie też wywodzące się z Afganistanu. Jego ojciec był imigrantem. I on postanowił, że jego jakby odpowiedzią, orężem w walce tutaj z Oliwią będzie to, że no jest śniady i Oliwia, która nagrała w wannie, miało to świadczyć o tym, że
Wiesz, jaki czyli to jest poczekaj, absurd. Ale nie, gdzie bo jego odpowiedzią na krytykę był atak. Tak. Był bezpośredni atak bez żadnych granic, powiedzmy sobie tak wprost. I dopiero po tym próbował wszystko obrócić dookoła. Tak, i zrobić czyli o 180 stopni, dla niektórych 360. Tak. I zrobić z siebie ofiarę, czyli w skrócie zasugerował, że jeżeli dziewczyna się myje, to musi być rasistką, ponieważ sugeruje, że on jest brudny, ponieważ jakieś ma korzenie. Tak, afgańskie. I ponoć jakby to miało jakieś się złączyć w jednym, w jakimś punkcie i chyba w jego mózgu się to połączyło. Czyli po prostu słyszę strzały, 5G nas atakuje. Tak, folia na głowę, pamiętajcie, te czułki i wiecie, w wywodzie, w kranie są chipy też, także... Znaczy, to jest o tyle smutne i podłe, że nie oszukujmy się, ale problem rasizmu w naszym kraju jest jakby rzeczywisty. I przekręcanie czegoś i atakowanie, atakobronienie passive aggressive, wykorzystując do tego jakieś wątki rasistowskie, które nie istnieją, no ja myślę, że to jest po prostu obraza dla wszystkich osób, które rzeczywiście spotkały się z rasizmem w tym oczywiście kraju. Że tak, ale tak samo wiesz, to jest kwestia rasistowska, ale tak samo niektórzy używają hate cynicznie wykorzystując, no wiadomo, bo żeby... skrytykowało się. Dziwnie, a on nie użył takiego stwierdzenia? No właśnie nie. To musi się ten jeszcze dokształcić u swoich kolegów i koleżanek po fachu. Ale słuchajcie, Malik postanowił zrobić live'a, kiedy to całe szambo, które wywołał, się wylało. I na live'ie zaprosił ponoć panie, też ponoć feministki, żeby się wypowiadały i z nim tam dyskutowały. Nie będziemy wam tutaj dawać fragmentów tego po prostu szamba, bo szkoda po prostu waszego zdrowia na to. Ale wyobraźcie sobie tylko to, że pojawia się jakaś osoba, która pomimo tego całego chamskiego wysrywu w ciągu ostatnich godzin próbuje spokojnie wyjaśnić coś, jednocześnie będąc obserwowaną w danej chwili przez, podejrzewam, tysiące fanów osoby, która jest odpowiedzialna za to całe chamstwo, i jednocześnie mówiąc tym spokojnym głosem, tłumacząc, czytać kolejno wiadomości pojawiające się pod twoją twarzą, jaki jesteś nikim i na co zasługujesz. Tak, to prawda. Bez żadnego moderowania ze strony twórcy live'a. Tak, to prawda. I na przykład na tym live'ie też dowiedzieliśmy się, że Malik uważa, że ruch feministyczny to jest jak mafia na przykład. No tak, to jest gang. To jest gang. To jest tak, po prostu gang. Nie wiem, czy jesteśmy gangsterami chyba w takim razie. Jesteśmy gangsta. Tak. Yo, yo, yo. Następnego dnia po live'ie pan Malik nagrał stories, bardzo smutną minką, taką że nie mógł spać i ogólnie wymiotował całą noc. Dlaczego, pytacie? Nie dlatego, bo mu się zrobiło głupio, bo się zreflektował, bo porozmawiał z żoną, spojrzał na swoje dziecko i zastanowił się, kurde, co ja robię? Nie, ponieważ gang feministek zalał go zdjęciami nieogolonych pach i nóg. I pryszczata. A kobiety. Jeszcze były zniewiściali chłopcy. No to wiadomo. Tu, cześć! To my. Dzień dobry, witam was serdecznie, kochani. Słuchajcie, miałem dzisiaj ciężką noc. Przez całą noc byłem w toalecie i wymiotowałem. Dostaję tak paskudne zdjęcia jakichś brzydkich kobiet pryszczatych z nieogolonymi pachami, że naprawdę miałem dzisiaj całą noc, nie dość, że koszmary, to jeszcze wymiotowałem. Naprawdę źle się dzisiaj czuję, kochani. Walczyć do końca, ale kochani, ja już naprawdę nie mam nawet czym wymiotować. Słuchajcie, jeśli ta walka ma zakończyć się uszczerbkiem na moim zdrowiu, to ja w tym momencie po prostu mówię, poddaję się, wygrałyście. Wszystkich moich fanek, których martwi mój obecny stan zdrowia, oznaczajcie mnie przy moich utworach. Może trochę pięknych kobiet będzie w stanie wymazać te traumatyczne widoki, które miałem dzisiaj w nocy. Dziękuję.
Nawet wystosował taki specjalny apel na swoim Insta Stories z takim wspaniałym hashtagiem, który teraz widzicie, gdzie prosił, żeby kobiety udostępniały jego muzę. Ale nie tylko udostępniały, tylko pięknie się ruszały do tego. No wiadomo, no jak dobre suczki, no wiesz. Posłuszne. Posłuszne na pewno. No i niektóre, wiesz, tam powiedziały. Dla mnie taka jedna pani bardzo zwróciła tam uwagę. Pani Mały Potworek nie wypowiadała się ostatnimi czasy, gdy było tak głośno na temat zakazu aborcji, na temat wprowadzenia zakazu edukacji seksualnej, zabrania. No, wydaje mi się, że jakichś standardów i norm społecznych młodzieży i kobietom. Natomiast pani Mały Potworek wsparła swojego idola, wrzucając zdjęcie, że słucha jego muzyki. Co ciekawe, siedziała podczas tego zdjęcia za kierownicą, chociaż nie posiada prawa jazdy, więc albo jeździ bez prawa jazdy, co jest dosyć ciekawe, albo wsiada za kierownicę, żeby sobie zaszpanować i zrobić zdjęcie po prostu, co również jest bez sensu. Gratuluję. Jedno jest bardzo głupie rozwiązanie, a drugie jest bardzo głupie rozwiązanie. Więc oba są prawdopodobne. Więc ogólnie, no widzicie, mi się wydaje, że pani Mały Potworek jednoznacznie zabrała głos, po której stronie jakby rozumowania, albo jego właściwie braku, zasiada. Więc warto, myślę, o tym pamiętać na przyszłość, gdy niektórzy będą mówić, że przecież nie jest szkodliwa, to jest tylko jakaś psychofanka Justina Biebera. Co ona robi takiego złego? No właśnie popatrzcie, co zrobi takiego złego, ponieważ myślę, że jej chwalenie się, jakiego ma idola i jak chętnie słucha jego muzyki, szczególnie w takim momencie, tak, popycha też kolejne młode dziewczyny do właśnie robienia czegoś takiego. Zerowania się na takim potworku. I tworzą się kolejne potworki. Drugiej jakby strony tego wszystkiego jest Maja Staśko, która jest aktywistką, feministką, w ogóle maniaczką też, i która próbowała w prywatnych wiadomościach w rozmowie z Malikiem wytłumaczyć mu, o co chodzi, dlaczego ludzie są zbulwersowani i starać się w jakiś sposób do niego dotrzeć. No tak. No ja podziwiam takie osoby z twoją drogą, które to robią, bo ja nie mam już siły po prostu. No i Maja Staśko opublikowała fragment tej rozmowy, gdy po godzinie Malik zapytał się, poprosił ją, żeby pokazała cycuszki. No, ja nie jestem zaskoczony wcale. No, niestety są takie osoby, trzeba to niestety przyznać, z którymi nie warto dyskutować, tak, nie warto ich przekonywać, ponieważ koniec końców i tak zawsze wyjdzie na to, że po prostu straciłaś czas. Tak, to prawda. I musimy tutaj wspomnieć i poruszyć temat tego, że on tak naprawdę jest trolem. Umówmy się. Malik Montana jest trolem i on troluje, starając się przyciągnąć uwagę, i myślę, że to go w żaden sposób nie usprawiedliwia, żeby było jasne, ale myślę, że sobie, że on specjalnie jeszcze bardziej to podkręca. Nie, no to jest wie, dla w którą mnie stronę, oczywiste. W którą nutę uderzyć, żeby jeszcze bardziej wkurzyć ludzi. Ale wiesz co, to jest dla nas oczywiste i dla wielu osób, ale podejrzewam, że dla jeszcze większego grona totalnie nie. Dlatego o tym właśnie mówię. I to nakręca te młode osoby do właśnie jakichś walk i utarczek także między sobą. To jest zresztą coś mi nachodzi na myśl kwestie polityczne polityków w Sejmie, nie? Tak. Gdy nieraz się powtarza, że oni uwielbiają w programach publicystycznych po prostu na siebie najeżdżać, a gdy skończy się kręcenie, to sobie podają rączki i gadają o obiadku, nie? Czyli po prostu nakręcanie, stawianie przeciwko sobie jakichś różnych obozów dla własnych jakby korzyści. Tak, i dla jakiegoś fanu, dla podkręcenia statystyk. No piszą teraz o nim całe szczęście. Dokładnie. No tego tak chciał. Moim zdaniem nie ma dobrej drogi do radzenia sobie z takimi osobami jak Malik Montana. My na początku nie byliśmy przekonani i też to pisaliśmy gdzieś tam na Twitterku, żeby kręcić o nim wideo, ponieważ wiemy, że jest trolem i że liczy na atencję, na jakieś oburzenie i że będzie sobie, wiecie, jadł popcorn i się z tego wszystkiego śmiał. Drugi Donatan. Tak, ale z drugiej strony nie możemy się zgadzać na milczenie wobec takiego chamstwa, szowinizmu i takiej po prostu trzeba okazać wsparcie i pokazać, że są pewne granice. Tak. Ludzie, naprawdę, opanujcie się.
A tak w ogóle, to ja nienawidzę muzyki Malika Montany. A ja tak w ogóle nienawidzę muzyki Malika Montany. Jak tylko kotki próbują włączyć ją, to ja od razu mówię nie, jakby wyłączamy i po prostu nie. Kochani, jest ciężka sytuacja, wszystkim powoli odwala, ale musimy zachować zdrowy rozsądek, przynajmniej my. Jeżeli ktoś chce zatracić swój rozum, to droga wolna, ale musicie dbać o siebie. I o siebie też nawzajem, tak, i się wspierać. Dokładnie. Linki pomocowe dla kobiet, które są ofiarami przemocy, prześladowania, znajdziecie w opisie tego wideo. A my ze swojej strony wspieramy Oliwię oraz wszystkie inne osoby, właściwie wszystkie kobiety, bo jakby obraził całe grono kobiet. Wszystkich. To prawda. Jakby serio, wow. W ciągu takiej krótkiej chwili. I liczymy, że ta sprawa, którą zapowiedziała, dojdzie do skutku i tym sposobem niektórym osobom utrze się nosa i dzięki temu trochę zejdą na ziemię. I tym pozytywnym akcentem i taką, wiesz, taką... Pozytywną energią. Pozytywną energią, tak. Dajemy energię. Dajemy energię, wiecie. 5G. Żegnamy się z wami. Cześć! Pa!